Atak mrówek, moi kochani, wygląda tak. Powolutku, przede wszystkim dzień dobry, bo to pierwszy filmik dzisiaj. Powolutku ruszamy już z Sandomierza w kierunku na Zawichost. Po drodze zobaczymy jeszcze rezerwat przyrody, Góry Pieprzowe. One są bardzo niedaleko stąd, więc się na chwilę zatrzymam. Ale zanim pojadę, chciałbym wam pokazać, jak wygląda Wisła. Właśnie teraz mniej więcej lub za chwilę będzie przepływała tutaj fala kulminacyjna tej powodzi. No może jeszcze nie powodzi, nie ma co dramatyzować, nie wywoływać wilka z lasu, ale jak widzicie, stan wody jest naprawdę wysoki, tuż pod niektóre filary mostu za chwilę będą po prostu zakryte wodą. To tyle na razie. Moi nowi znajomi, kochani, jestem na wale Wisły, niedaleko Zawichostu, czy ta się mówi? Zawichostu. Ta, moja polszczyzna nie pozwoli mi zrobić kariery, niestety. Natomiast mam pomagierów niedaleko Zawichostu, parę kilometrów. W Zawichoście będę nocował. To jest ekipa, która chroni tutejsze pola przed powodzią. Jest straż ochotnicza. I wioskę, tak jest. A wioska. No może ja się zamknę, tutaj pan wszystko wam zaraz opowie. Więc wioska nazywa się Winiary i woda sięga aż tutaj. Na szczęście, z tego co dowiedziałem się, jest optymistycznie, no chyba opada. Pada, zaczyna spadać. Więc fala już przeszła. Jest w trakcie. Ludzie są uśmiechnięci i zadowoleni. Udało się. Natomiast mieszkanie w takim miejscu to wieczna przygoda z tego wynika. Tutaj kolega właśnie mieszka, ma dom przy samym wale. No, widzę dom. A kolega który? Aha, jest w domu. No tak, też bym w tym momencie chciał być z żoną. Okej. Okay. Ale może przejść, zrobić. To ja się będę zaprzyjaźniał dalej, a do zobaczenia w Zawichoście. Kochani, tego się nie spodziewaliście na pewno. Tak, będę pływał po Wiśle. Silnik zapalił. Jak pan ma na imię, przepraszam? Ja mam na imię Robert. Piotrek będzie mnie woził po Wiśle. Spójrzcie na tą tabliczkę. Jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem. Natomiast niestety jest zalany. Łódka jest zielona. Tam są moi nowi przyjaciele. I płyniemy. Kochani, widocze jak z Amazonki. Tak, wiem, że się nie spodziewaliście, ja też się nie spodziewałem. Znaczy, spodziewałem się wszystkiego, ale nie tego, że będę pływał. Pan Piotr, jak rasowy sternik, nas prowadzi. Silnik Toshiba, gałęzie, trzeba uważać. Spójrzcie, jak tu jest szeroko, w tamtą stronę jest tyle wody, a w tamtą nie widać, bo my ciągle jesteśmy właściwie na brzegu, no, jesteśmy w miejscu, które normalnie nie jest rzeką, jest suche. Tutaj mamy rezerwat przyrody, ptaszki, roślinki i takie rzeczy, a w tej chwili mamy rzekę. Pływanie po takich miejscach musi być dość ekscytujące, bo tu nie wiadomo, co jest pod wodą. Ale pan tu pewnie płynie już którąś rundkę, więc wie, gałązka. Prawdopodobnie nie jestem około 6 km od Zawichostu. Ale prawdopodobnie tutaj zakończę moją dzisiejszą wędrówkę.
na jakimś przydomowym trawniku u jednej z osób, które tutaj mieszkają. No gdyby to nie było takie straszne, to byłoby piękne, no. Na szczęście tym razem nic złego się nie wydarzyło. Woda powoli opada. Zwróćcie uwagę, cały czas nie jesteśmy w korycie rzeki. Jesteśmy... Widzieliście tą rybę? Ryba albo jakieś zwierzę, bóbr, wydra, ale było duże. Tu mamy wał, zobaczcie jak niewiele zabrakło do korony. Łódka jak rozumiem należy do Ochotniczej Straży Pożarnej, tak? Widać, że nie jest tutaj bardzo głęboko, więc w każdej chwili można trafić na jakąś przeszkodę. Trochę wędkowałem, więc pływałem łódkami. Wiem, że ta łódka ma płaskie dno i jest przeznaczona do pływania właśnie po takich płytkich wodach. Jeszcze kilka dni temu w takich miejscach rozbijałem mój namiot, a dziś mamy tu rzekę. Ja już bym się pogubił w tych zakamarkach między tymi chaszczami. Przyspieszamy. To jest pływanie. Tak, wiem, powinienem coś do was mówić, no ale jestem jak mały chłopczyk, zafascynowany tym, że pływam łódką. Prędkość jest mniej więcej podobna jak na rowerze. Patrzcie jak tu jest wąsko, patrzcie się.
Pan jak widać ma dużą wprawę. Kwiatki! No i w Polsce można być nad Amazonką. Patrzcie, jakie piękne miejsca. Gałęzie, drzewa. I zbliżamy się do naszych nowych przyjaciół. Z rezerwatu przyrody Wisła pod Zawichostem. Marynarz i alpin. Wróciłem, wszyscy się cieszą, że żyję. Nikt się nie utopił. To tyle, moi kochani. To już ostatnia dokrętka, moi kochani, przed Zawichostem. A jezdnia jest tu, a woda jest tu. A ładnie to wygląda, natomiast jest groźne. Proszę zobaczyć na zabezpieczenia wzdłuż drogi. Jak widzicie albo nie widzicie, do Zawichostu został 1 km. O! 1 km. A więc już bardzo niedaleko. Gdzieś w Zawichoście będę myślał o zatrzymaniu się na nocleg. To tyle, moi kochani. Jak tylko dojadę, będę montował ten filmik i go wam wyślę.